Bardzo serdecznie witam Was przed ekranami. Dzisiejsze zajęcia będą arcyciekawe. Zajmiemy się mianowicie rysunkiem światłem. Będziemy rysować światłem. A jak się rysuje światłem? Przy użyciu białej kredki. To właśnie biała kredka będzie imitowała światło i dzisiaj światłem będziemy rysować tkaniny. Tkaniny i draperie. Przygotowałem tutaj piękną tkaninę, która będzie naszą modelką, między innymi. Będzie jeszcze kilka innych modelek i modeli dzisiaj, których będziemy rysować. Dobry wieczór. Zapraszam wszystkich na dzisiejsze zajęcia, na wspólne rysowanie światłem, rysowanie tkanin, draperii, różnego rodzaju. Ja nazywam się Tomek Wełna i zapraszam Was bardzo serdecznie na wspólne rysowanie. Dzisiaj przydadzą się następujące przybory. Biała kredka pastelowa lub tak zwany biały węgiel. Tak istnieje coś takiego jak biały węgiel. Jest podobny do kredki pastelowej, trochę twardszy. Ale biała pastel będzie w zupełności wystarczająca. Przyda się również oczywiście gumka. Może to być gumka chlebowa, może być gumka twarda. Najlepiej jak będą to obydwa rodzaje gumek. Przyda się też gumka w ołówku, którą bardzo serdecznie zawsze polecam wszystkim, bo to świetne narzędzie, krótko mówiąc. Przyda się również wiszer, a nawet pędzelek. Najlepiej taki pędzelek syntetyczny. Właściwie idealnie, jeżeli on będzie płaskim pędzelkiem. Tak więc te przybory dzisiaj się przydadzą. Zaraz poznacie naszych kolejnych dzisiejszych modeli, których będziemy rysować. Ja póki co witam wszystkich, którzy dołączają do transmisji i już pokażę Wam, jak można rysować takie tematy. Draperie właśnie. Dobry wieczór, witam wszystkich. Op! Słychać mnie samego. Muszę wyłączyć głośnik w laptopie, bo inaczej będzie wszystko słychać podwójnie. Dobry wieczór pani Ireno, dobry wieczór pani Ewo, dobry wieczór pani Beato i pani Małgorzato. Dobry wieczór wszystkim. Przyjrzyjmy się tkaninie. Jak ona się zachowuje. Oczywiście co tkanina to trochę inne zachowanie, trochę inne układy, ale ta, którą tutaj przygotowałem, będzie dobrą modelką. Raz jeszcze witam wszystkich. Dzisiaj rysujemy światłem. Rysujemy światłem na czarnym lub szarym papierze. To moja ulubiona metoda rysowania. Ciekawy jestem, czy Wam się spodoba. Takie rysowanie światłem to odwrotność tego, co robimy zazwyczaj rysując ołówkiem. Wtedy używamy głównie cienia. Przygotowałem sobie dzisiaj czarne papiery. Już tutaj taki papier właśnie łapię w garść. Od razu powiem, że przyda Wam się jeszcze jedna kartka, na której krawędzi będziecie mogli rozcierać białą kredkę pastelową. Tak więc jakaś taka kartka z boku, kartka dodatkowa do roztarć będzie wskazana. Ja tutaj mam kawałek kartki, na której będę rozcierał kredkę, ponieważ będziemy też nanosić kredkę naszą dłonią na czarny papier. Zanim zajmiemy się tą konkretną tkaniną, proponuję taką krótką rozgrzewkę. Chciałbym Wam pokazać, jak możemy rysować draperię, jak ona się lubi zachowywać. A może tak będzie bardziej
wykorzystana powierzchnia kartki. Wyobraźcie sobie wiszącą na haczyku tkaninę. Powiedzmy, że tu jest jeden haczyk, że tutaj gdzieś jest drugi haczyk. Powiesimy sobie tkaninę na dwóch haczykach. Dobry wieczór, Franek, witam cię serdecznie. Dobry wieczór, pani Agnieszko, witam Pawła. Dobry wieczór, pani Justyno, witam Ewę serdecznie i wszystkich was. Narysujmy sobie takie dwa gwoździki, dwa haczyki, a ten może być wyżej, będzie nawet lepiej. Co się dzieje, kiedy wieszamy tkaninę na haczyku, na gwoździku? Ona zaczyna się tutaj załamywać. Jeżeli tutaj mamy drugi gwoździk albo haczyk, to tkanina wygnie się po łuku, a gdzieś nawet się załamie. Tak jak widzicie tutaj na tej tkaninie, którą przygotowałem obok, ona ma tendencję do załamywania się, jeżeli jest dosyć ostro zagięta, oraz tendencję do tworzenia łuków, kiedy to zagięcie jest delikatniejsze. Więc pierwsze, co możemy powiedzieć o każdej tkaninie, to to, że ona ma jakąś swoją sprężystość, że będzie miała tendencję do zaginania się i do zbierania się w takie charakterystyczne fałdy. Wygląda to mniej więcej tak. Polecam wam dosyć swobodne ruchy ręką. No właśnie, w ten sposób wyznaczmy sobie kilka takich zagięć, kilka takich fałdek na naszej tkaninie. One z reguły mają trójkątne kształty. Gdzieś tam może być widoczny jeszcze jeden. No i od tego zaczniemy. Od tego zaczniemy naszą przygodę z tkaninami dzisiaj. Najpierw będą to linearne tylko ślady, a za chwilkę zajmiemy się ich cieniowaniem i pokażę wam, jak pokazać światło. Wytłumaczę wam, jak pokazać światło na tkaninie. Dobry wieczór wszystkim. O, pani Ela dzisiaj pierwszy raz, z wielką ciekawością. Zapraszam serdecznie pani Elu. Mam nadzieję, że się spodoba. Pani Renata wita wieczorkowo. Jak u was dzisiaj? Jaka pogoda? Jakie nastroje? U nas dzisiaj na Opolszczyźnie, gdzie gościnnie jesteśmy, pogoda bardzo dopisuje takie letnie klimaty, czyli ciepło, spokojnie, lekko parno, ale nie za bardzo. Piękny wieczór. Dobry wieczór, pani Anno, dobry wieczór pani Ewo. Dzisiaj tkaniny. Na początek mówimy sobie o tym, jak tkaniny się układają. Draperie to taki temat rzeka, temat, który warto poćwiczyć. Teraz, moi drodzy, przyjmijmy sobie, skąd pada światło. Powiedzmy, że światło pada lekko z tej strony. No, może nawet tak trochę od góry, gdzieś z tych kierunków. Wyobraźcie sobie kształt tych fałdek. Zaznaczmy sobie teraz kredką. A właściwie zanim zaznaczymy, to możemy dodać sobie taką warstwę gruntującą, lekko rozcierając najlepiej po kształcie tych fałdek. To będzie taka pierwsza warstwa gruntująca, która pokaże takie uśrednione światło, ani najjaśniejsze, ani najciemniejsze. Ogólnie da wrażenie, że tkanina ma jakiś jaśniejszy walor, że nie jest zupełnie czarna. Tak więc lekko możecie przetrzeć palcem. Ja zazwyczaj przy pastelach lubię taką właśnie gruntującą warstwę zrobić. Ona powoduje jeszcze to, że te białe kontury, których użyliśmy, żeby sobie wyznaczyć kształty tkaniny, nie będą aż tak wyraźne, ponieważ konturów zasadniczo
w rysunku nie musimy mieć. Jak to pięknie mówił Leonardo da Vinci, przedmiot powstaje na styku cienia i światła. Proponuję, abyśmy teraz właśnie wrócili do świateł. Powiedzmy, że światło sobie pada gdzieś z tego narożnika, więc będzie się najmocniej pokazywać na krawędziach, które są skierowane w kierunku światła, które... O, właśnie w ten sposób, które są najbardziej na światło wystawione. Tak więc na grzbietach, na wypukłościach tych wszystkich fałd. W ten sposób. Tutaj może być najjaśniej, bo tu jest najbliżej źródła światła. Ja dosyć mocno przyciskam kredkę w tej chwili. A tu zrobi się sytuacja odwrotna. Mianowicie ta krawędź będzie oświetlona. I tutaj oczywiście ta. Możemy jeszcze rozjaśnić tą krawędź tkaniny. W Gdańsku słonecznie, doskonale. Dolny Śląsk, komary gryzą okrutnie, tutaj też komarów pełno. Komary chyba wszędzie w Polsce się nieźle zadomowiły. Gdzie na Opolszczyźnie? Pyta pani Sława. No, niedaleko Nysy. Wrocław pozdrawia, bardzo mi miło. Słoneczny Zamość. Bardzo dobrze. Pozdrowienia z Rybnika, śle pani Joanna. Bardzo serdecznie pozdrawiam panią Joannę. Rybnik jest mi również bliski. Dobry wieczór pani Renato. W Poznaniu słonecznie, niestety dla niektórych migrenowo. Słuchajcie, jeżeli już nałożyliśmy rozświetlenia, proponuję teraz, a przetestujemy kilka różnych narzędzi. To może być patyczek kosmetyczny, to może być palec po prostu. Mam wrażenie, że palec tutaj sprawdza się dosyć dobrze przy roztarciach. Trochę unieruchomię sobie kartkę, bo będzie mi jeździć po stole. Teraz dodamy światła pośrednie. Tak więc zaczęliśmy od białych konturów. Dodaliśmy następnie taki grunt. Teraz rozetrzemy sobie te najmocniejsze światła i zaraz będziemy jeszcze operować cieniami. Cieniami za pomocą gumki lub węgla. Kiedy rozcieracie fałdy na tkaninie, to starajcie się to robić również zgodnie z ich kształtem, tak jakbyście palcem podkreślali dosłownie kształty załamującej się tkaniny. Nie wszystkie te zagięcia będą tak samo ostre. Zwróćcie uwagę na tę tkaninę, która sobie tutaj leży. Jeżeli tkanina jest mocniej załamana, to ten pasek światła jest znacznie węższy. Jeżeli to załamanie jest delikatniejsze, jest bardziej miękkie, tak jak tutaj, to będzie taka sytuacja jak tu. Więc to miejsce na tkaninie odpowiada temu, a to ostre zagięcie odpowiada tym zagięciom tutaj, tutaj, tu. Jeden ruch, drugi ruch. Tutaj możemy wzdłuż rozetrzeć kilka razy. Tak więc nadal właściwie takie jeszcze gruntujące warstwy nam się przydadzą w
ten sposób. Tutaj możemy zdecydowanie bardziej rozeczeć kredkę, aby cała tkanina stała się jaśniejsza. Tarnowskie góry, uśmiechnięte, Gdańsk słoneczny i wietrzny, Gryfice pozdrawiają, Płock miły i słoneczny wieczór. No myślę, że tak jak u mnie. Tak jak u mnie. W Kielcach piękne polskie lato, komary też aktywne. Co z tymi komarami? Chyba musimy komary kiedyś porysować na zajęciach. W Szczecinie chmurki, raz słonko, ale przyjemnie, nie ma zaduchu. Myślę, że w Szczecinie chyba to częsta pogoda blisko morza, więc zaduchu zawsze mniej. Dobrze, teraz weźmy w rękę gumkę. Gumkę w ołówku lub inną, jeżeli nie macie gumki w ołówku. Dodamy sobie do naszej tkaniny co nieco cieni, co nieco kontrastu. Między innymi tutaj podkreślimy troszeczkę, o właśnie to miejsce. Chcemy tutaj zobaczyć jednak to zagięcie. W ten sposób. Tak więc teraz te szczeliny, te kaniony w tkaninie będziemy wymazywać. Tam te miejsca, w których jest ciemniej i krawędzie tych zagięć. Tak więc ja tutaj również wymarzę trochę. Przed nami jeszcze kilka różnych innych rodzajów tkanin, tak więc na tej jednej nie skończymy. Jeszcze zgodnie z waszymi prośbami pojawią się tkaniny półprzejrzyste, takie oto piękne, piękne jedwabie. Tak więc taką tkaninę też będziemy rysować, ale to za chwilkę. Cierpliwości. Tak więc po etapie nakładania świateł teraz czas na cienie i cienie możemy wymazywać. Możemy również użyć do cieni węgla. Pokażę dla przykładu, jakby wyglądało to rysowane węglem. Mam tutaj węgiel drzewny w patyczkach. Chodźcie patyczki do mnie. Są patyczki węgla drzewnego. On będzie oczywiście dawał inny efekt, ponieważ będzie się mieszał z kredką. I tymże właśnie węglem drzewnym lub gumką możemy dodać tu jeszcze coś, mianowicie takie dodatkowe, delikatniejsze zagięcia i fałdy. Zróbcie to kilkoma śladami w ten sposób, które następnie możecie lekko palcem rozetrzeć w ten sposób. Podkreślimy też dosyć wyraźnie takie miejsce, aby dać do zrozumienia, że tutaj tkanina jest podwinięta, że gdzieś tam sobie przechodzi w drugą stronę i to będzie również miejsce akurat miękkiego jej zagięcia, miękkiego jej załamania. Zdecydowanie przyda się wprowadzić jeszcze ostrą krawędź tu, ponieważ to jest to miejsce, gdzie tak naprawdę tkanina złamała się, wisi, tu się wszystko ściska i zgniata ciasno w tym miejscu jak harmonijka i dlatego tu będziemy mieli dosyć mocne kontrasty. Nawet w tym miejscu możemy się zupełnie spokojnie pokusić o taki właśnie dosyć mocny i wyraźny kontrast. A w tym miejscu pojawia się coś takiego. To jest rodzaj załamania tkaniny, ponieważ jej się tutaj sporo zebrało, ona się zaczyna załamywać. W taki trochę sposób jak tutaj to widzicie. O, to jest odpowiednik tego miejsca. Nie chcę tylko pobrudzić tej pięknej, jasnej tkaniny węglem. Tak więc rodzaj takiego załamania, o właśnie takich fałdek tutaj się pojawi. I do tego miejsca użyjemy jeszcze kredki pastelowej białej.
Pozdrawiam także widzów na YouTube. Witam, witam. Tak więc teraz możemy śmiało wziąć białą kredkę. I w tych miejscach dodamy sobie troszkę światła, bo tutaj pojawiają się jeszcze takie dodatkowe załomy, zagięcia, które będą łapać trochę światła. Możecie śmiało do tego użyć bocznej krawędzi kredki. W ten sposób pokażemy również światło odbite. To miejsce będzie łapało dużo światła, ponieważ ono jest skierowane tym zagięciem akurat w stronę światła, a tutaj wciąż z naprzemiennymi wypukłościami i wklęsłościami. I one łapią światło w różny sposób. No i właśnie to jest dzisiaj wyzwanie dla nas, aby pokazać, jak to światło się zachowuje. Gdzie jest więcej światła, gdzie jest więcej cienia. Pędzelek. Pędzelek, o którym wspominałem, służy głównie do ścierania, do przyciemniania, ale można również zupełnie spokojnie używać go do roztarć. Tak więc ja tutaj dodam jeszcze trochę cienia w tym miejscu. Przy tych ostrych załamaniach tkanina będzie miała to do siebie, że najpierw pojawi się dosyć ciemny cień, tak jak ten, który teraz dodałem, po czym on będzie się rozjaśniał w kierunku świateł odbitych. I tutaj właśnie pastelem możecie dodać trochę takich migrujących, jasnych miejsc. To będą światła odbite. To będzie światło odbite stąd padające na tą wewnętrzną część tkaniny. Ona tutaj odbija sobą całkiem sporo światła. Rozjaśniam jeszcze sam grzbiecik oświetlony mocnym światłem. Tak więc to, co teraz tutaj rozcieram, to jest właśnie światło odbite. To miejsce tkaniny w zasadzie jest położone w cieniu, ale światło odbite od tego fragmentu mocno oświetla tą część. Przy ponownym rozcieraniu rozjaśnimy nieco te najczarniejsze miejsca, ponieważ rysujemy dosyć jasną, nawet białą tkaninę, więc ona nie będzie miała takich zupełnie czarnych cieni. Będzie w niej sporo miejsc jaśniejszych. Takie delikatne rozjaśnienia pojawią się też tutaj, więc możemy je pokazać. No oczywiście pojawią się tu i to z dosyć mocną, ostrą krawędzią, bo tu tkanina po prostu się kończy. A z kolei dla odmiany tu będzie dosyć mocny cień. Ten cień będzie wręcz widoczny, będzie rzucany na drugą stronę tkaniny.
podobnie będzie w tym miejscu. Tak więc cień w pewnym momencie się po prostu urwie i zobaczymy oświetloną część tkaniny. Tu możemy dodać dosyć ostrą, ciemną krawędź w tym miejscu. Rysowanie węglem wzdłuż daje bardzo równe krawędzie. Polecam tą metodę. Tak więc zwracajcie uwagę, aby kontury nie były zbyt mocne. Każdy detal rysowanego światła tutaj ma znaczenie, więc sprawdzajcie, jak jest ciemny, jak jasny. Ja tutaj dodaję jeszcze jedno załamanie, jeszcze jedno zagięcie, które tak naprawdę gdzieś będzie dochodzić do tego gwoździka, na którym wisi sobie tkanina. No i myślę, że nasza tkanina jest prawie gotowa. Zaraz zajmiemy się drugim przypadkiem. Może troszkę kontrastu jeszcze w tym miejscu. I ostatnie rozjaśnienie. Tutaj na samym grzbiecie tkaniny, o, w ten właśnie sposób. Niech sobie błyśnie tutaj mocnym światłem, bo jest najbliżej źródła tego światła. W zasadzie tu jeszcze powinien pojawić się dosyć mocny kontrast, ponieważ mamy sytuację wyraźnego grzbietu tkaniny. Ta wchodzi sobie tam w głąb, mocno się załamuje i widzimy właśnie ten grzbiecik. Myślę, że taki efekt jest dosyć dobry i satysfakcjonujący. Przy ostrych załamaniach możecie dodać jeszcze troszkę węgla. Rysowanie tkanin jest naprawdę fascynujące i wymaga sporo cierpliwości, ale jeżeli raz nauczycie się obserwować kształty tych zagięć i załamań, to później, trochę jak z jazdą na rowerze, będzie dosyć wdzięczne i ciekawe rysowanie ich w przyszłości. Poczytam troszkę wasze komentarze. Widzę, że jest dyskusja na temat utrwalania. Otóż można utrwalać pastele, natomiast zdecydowanie odradzam utrwalanie w takiej sytuacji, jaką mamy dzisiaj, czyli kiedy rysujemy białą kredką na czarnym papierze, ponieważ utrwalenie takiego rysunku daje efekt kredy na mokrej szkolnej tablicy. Po prostu rysunek zniknie, dlatego że biała pastel w połączeniu z lakierem do włosów lub fiksatywą po prostu ciemnieje. I to ciemnieje nieodwracalnie, więc możemy sobie zepsuć na dobre nasz rysunek. On po prostu zgaśnie, stanie się dużo, dużo mniej widoczny, dużo słabszy. Możemy się zająć jeszcze tymi miejscami, trochę je przyciemnić, tak żeby nie świeciły. Pamiętajcie, że kiedy rysujemy światłem, to jest bardzo ważne, bo często ten błąd się popełnia, kiedy rysujemy światłem, to z dużą rozwagą powinniśmy nakładać i stosować białe kontury, bo w przeciwnym razie dostaniemy efekt neonu. Wszystko będzie świeciło na biało. W zasadzie rysując światłem, rysujemy bardziej plamą niż konturem. Kiedy konturu jest za dużo, to rysunek będzie wyglądał neonowo, nienaturalnie i świecąco. Tak więc ostrożnie i z umiarem stosujcie kontur przy takim właśnie rysunku. Dlatego ja teraz usuwam trochę kontury. Usuwam je z miejsc, które nie łapią światła, a zostawiam je w miejscach, które światło na pewno będą łapać. Tak, tak, traci biel. Ja w ogóle nie utrwalam takich rysunków na ciemnym papierze, po prostu przechowuję je ostrożnie, bo tak jak mówię, można sobie taki rysunek nieodwracalnie zepsuć. Zobaczcie, poprawiłem jeszcze trochę bardziej
tą szczelinę między jednym a drugim zagięciem. Przy okazji widzę, że coś sobie tutaj roztarłem ręką, nawet nie zauważyłem kiedy, ale na szczęście można to jeszcze potraktować węglem. Dobrze, nasza tkanina pierwsza jest gotowa. Myślę, że czas na kolejną tkaninę, kolejne wyzwanie w rysunku światłem. Najlepsza metoda na takie rysunki to przyłożyć je czystą kartką o w ten sposób, żeby się nie rozcierały i trzymać w szufladzie. Proponuję, żebyśmy teraz narysowali naszą modelkę, która tutaj cierpliwie czeka, czyli tą właśnie tkaninkę. Zaraz się nam sama tutaj ładnie udrapuje, ja jej troszeczkę pomogę. O, na przykład zwinę ją trochę. Narysujemy sobie taką tkaninę, o właśnie, widoczną od góry, troszkę jakbyśmy rysowali pejzaż, bo przypomina to dosłownie rysowanie gór. Poćwiczymy używanie światła na takich właśnie fałdach. Co my tutaj mamy? Mamy trójkąt. Zaczniemy sobie od niego. Postaram się zmieścić tylko w kadrze. O właśnie, może przesunę cię trochę tkaniną w tą stronę. Mamy tutaj trójkąt. Taki miękko zagięty. I teraz zaznaczam przede wszystkim szczyty, czyli to, co od góry będzie najjaśniej oświetlone, bo światło tutaj po bokach świeci dokładnie z góry na mój rysunek i na tkaninę, więc użyję białych konturów, znowu linearnie, do tego, żeby podkreślić te miejsca najjaśniejsze. To sobie wychodzi i podwija się tutaj troszkę w ten sposób. Przykładam kredkę i przekręcam ją bardziej do poziomu, aby dostać trochę grubszą linię. Później wracam znowu do poprzedniego ułożenia. Tutaj trochę podobnie. Na razie nanosimy sobie, troszkę jak przy farbach olejnych, które możemy rozcierać i rozmazywać, nanosimy sobie światło, które za chwilę będziemy rozcierać, rozmazywać i w ten sposób uzyskiwać tony pośrednie. Malowanie światłem tkaniny, akryl, olej, akwarela. Jak przechowywać rysunek pastelami albo węglem? No właśnie powiedziałem, przykryć czystą kartką i wsadzić do szuflady lub oprawić. Słuchajcie, mamy takie pierwsze zaznaczone mocne światła. Dodajmy sobie jeszcze teraz trochę świateł tutaj pomiędzy, czyli to światło. Właściwie ono się w pewien sposób wzmacnia tutaj. No właśnie, dzisiaj nauczymy się obserwować światło, obserwować, gdzie tego światła pojawia się więcej. Jakie są jego transpozycje, przejścia? Tak więc uważnie obserwujcie na razie, jak układają się cienie i światła, które dzisiaj rysujemy.
Ta część będzie również jaśniejsza. Tu będzie mały, ciemny kontur, taki właśnie, a tu wszystko schowa się znowu w cieniu. Dobrze, z roztarciami jeszcze chwilę poczekam. Ciekawy jestem, jak oceniacie jakość dźwięku dzisiaj, ponieważ trochę usprawniłem mikrofon, którego używałem do tej pory. Mam nadzieję, że dźwięk jest w porządku, że dobrze się słucha. Tu jest jeszcze jedno zaskakujące rozjaśnienie gdzieś tam w głębi. Jak widzicie, tam nawet w środku pojawia się światło. Ono nawet tam się dostaje. Tak więc mamy tutaj swoisty kanion świateł i cieni. Teraz użyjemy palca. Myślę, że najlepiej takie roztarcia będzie się robiło palcem. Ale może właściwie jeszcze zanim porozcieramy światła, użyjemy również troszkę węgla i zastosujemy węgiel w tych najciemniejszych miejscach. Węgiel dobrze się będzie za chwilkę łączył z białą kredką, zobaczycie. Może to być oczywiście również czarna kredka pastelowa. Właśnie w ten sposób dodaję węgla do tych najciemniejszych szczelinek. Po to, aby on za chwilę ładnie łączył się z bielą. No i teraz jest czas na roztarcia. Cieszę się, że dźwięk w porządku. Postaram się zatem nie oddychać za głośno, skoro aż tak dobrze słychać. No i zobaczcie, jak wdzięcznie węgiel rozciera się i łączy z kredką pastelową. O, jest jakieś pytanie. Gdyby tak zamiast zostawiać czarne pole, niezamalowane pola, po prostu je wymazać? Można oczywiście wymazywać, natomiast natomiast przy wymazywaniu zawsze jest to ryzyko, że nie do końca się udaje wymazać. Ja zostawiam je czarne, po czym tak jak widzicie rozcieram, aby dostać miękkie przejścia i zaraz może jeszcze coś pomarzymy, powymazujemy. Na razie musimy sobie stworzyć pewną bazę do działania. Do studiowania świateł i cieni. Oczywiście nie każde miejsce musimy rozcierać. Warto czasem zostawić wyraźniejszą fakturę nieroztartą, zwłaszcza tam, gdzie chcemy mieć efekt pierwszego planu.
A ja nawet jakoś podświadomie zostawiłem tutaj cień od tej prawdziwej tkaniny na moim rysunku. Niech tak będzie, niech tkanina rzeczywista rzuca cień na tkaninę rysowaną. Wygląda to ciekawie. Podkreśla trójwymiarowość tej tkaniny rysowanej. Prawda? To miejsce całkiem zabawna sztuczka. Teraz się zorientowałem, że to zostawiłem w takim stanie. Tak, zaraz z pewnością sięgniemy jeszcze po węgiel lub po gumkę. Zajmiemy się dopracowywaniem niektórych detali. Jak widzicie, tak naprawdę chodzi wyłącznie o uważną obserwację tego, gdzie pojawia się cień, gdzie pojawia się światło i jaki jest charakter przejść pomiędzy jednym a drugim. Czy to są ostre krawędzie? Czy też gładkie przejścia. Zawsze taka tkanina kojarzy mi się ze śniegiem w górach. Dziękuję pani Danucie za miłe słowo. Od razu czuję się pokrzepiony na duchu. Myślę, że możemy dodać światła tu, aczkolwiek i tak na rysunku wygląda to miejsce dosyć wdzięcznie. Trochę bardziej jak satyna, ale żeby było zgodnie z naturą, rozświetlimy je trochę bardziej. Tak więc teraz dodam tutaj zdecydowanie światła. Dodam go również tutaj. Przy okazji podkreślę ten cień. Chyba zrobię to właśnie gumką. Na razie. Może jeszcze wcześniej rozetrę z nałożonym przed chwileczką światłem. Słuchajcie, taką tkaninę można naprawdę godzinami rysować, doprowadzając ją do perfekcji. Ale polecam to ćwiczenie, naprawdę polecam, bo z tkaninami zawsze się spotykamy i dobrze poćwiczyć ich rysowanie, dobrze oswoić się z tym, jak układa się na nich światło. Tak więc mamy tutaj to miejsce, to przejście, tą szczelinę, która. Tutaj już nie jest taka mocna, ale jest. Użyję tutaj gumki chlebowej. Zobaczymy, czy będzie działać. No, można różnych sposobów. Teoretycznie powinien sprawdzić się tutaj również pędzelek. Taki syntetyczny pędzelek ma tą fajną właściwość, że on ściąga kredkę. Jak widzicie, jest dobry do tworzenia takich właśnie delikatnych cieni. Tak, trzeba zdmuchiwać co jakiś czas kredkę z rysunku. Myślę, że tutaj nawet pokuszę się o użycie węgla, żeby tą szczelinkę podkreślić.
Jak zawsze zapraszam do wsparcia pracowni, jeżeli podobają Wam się nasze zajęcia i chcielibyście dołożyć swoją cegiełkę do funkcjonowania pracowni, to bardzo serdecznie dziękuję za każde Wasze, każde, absolutnie każde wsparcie. Można również dołączyć do grupy OKO i w ten sposób wspierać pracownię. To grupa płatna, ale w niej otrzymujecie komentarze dokładne i odpowiedzi na wszystkie Wasze pytania dotyczące Waszych prac. Tak więc zachęcam do dołączania i do pytania. Wpuśćmy sobie trochę światła jeszcze tutaj. Dajcie znać, czy to studiowanie tkaniny, którą właśnie rysujemy, Wam się podoba, czy też chcecie zacząć jakąś kolejną tkaninę, bo jestem tutaj do Waszej dyspozycji i chętnie pójdę w tym kierunku, który Was będzie interesował. Przy tej tkaninie jeszcze można trochę czasu spędzić. Myślę, że na pewno narysujemy jeszcze... O, już niewiele czasu zostało, ale myślę, że zdążymy narysować jeszcze tkaninę taką półprzejrzystą. Taką jak jedwab. Jak widzicie, węgiel bardzo ładnie i ochoczo rozciera się i łączy z kredką pastelową. Tutaj jest jedno płynne, jeden płynny łuk. I to ciemne miejsce, które tam sobie wchodzi. Tak więc biel na zmianę z czernią daje nam pełną kontrolę. Czy rozmazujemy zawsze palcem? Nie, nie zawsze palcem. Możemy rozmazywać wiszerem, który tutaj sobie przygotowałem. Z tym, że wiszer też będzie miał tendencję głównie na początku do ścierania. Ale jak już jest więcej kredki i węgla, to będzie ładnie rozmazywał i rozcierał. Wiszer jest po prostu bardziej precyzyjny niż palec, więc możemy go stosować w miejscach, które wymagają więcej dokładności. Ponieważ ja jeszcze cały czas na razie balansuję na tych niekoniecznie najdrobniejszych szczegółach, to palec na razie jest w zupełności wystarczający do tych wszystkich roztarć. No i pamiętajcie, że konturu w zasadzie nie ma. Kontur, czy pseudokontur pojawia się tam, gdzie są właśnie ostre krawędzie, gdzie są szczeliny między jedną a drugą fałdką. O, natomiast tutaj konturu właściwie nie powinno być, dlatego go teraz usunąłem. Tutaj też właściwie on nie jest potrzebny, więc go też nie tyle usuwam, co teraz go rozcieram, żeby przyciemnić tkaninę, bo po to właściwie go tutaj naniosłem przed chwileczką. Ja nie będę tutaj się starał każdej fałdki idealnie odwzorować, bo tak jak Wam mówię, to by trwało bardzo długo. Oczywiście da się to zrobić, ale naszym celem jest dzisiaj raczej prześledzić, jak się zachowuje taka tkanina, jak ją rysować i cieniować, niekoniecznie zrobić hiperrealistyczną kopię tej tkaninki konkretnie, która tutaj leży na stole u mnie. Tak więc pozwolę sobie nieco odpuścić dzisiaj taką bezwzględną dokładność, ale na przyzwoitym poziomie jednak ją zachować również.
tutaj miękkie zejście od tego ostrego, jasnego grzbietu w drugą stronę, właśnie w ten sposób. Że tu możemy ten ciemny zaułek pokazać jeszcze wyraźniej. No i moi drodzy, myślę, że za chwilkę zajmiemy się kolejną tkaniną w dzisiejszym programie. Ona już tutaj czeka i się niecierpliwi. Tak, myślę, że to rozjaśnienie dobrze tutaj zrobiło. Dodamy sobie jeszcze ten jasny grzbiecik. Dodam jeszcze i wzmocnię trochę światło tutaj. Nie jest idealny ten kształt tego załamania, ale tak jak wspomniałem, dzisiaj na tyle, na ile mogę, odpuszczam sobie perfekcjonizm dla dobra wszystkich. Moje wyszło bardziej ostre. A, dobra. Perfekcjonizm jednak wziął trochę górę. Zaokrąglę jego kształt, żeby wam pokazać, że to wcale nie jest trudne i nie potrwa długo. No właśnie w ten sposób. No myślę, że po dzisiejszych lekcjach nikt już nie spojrzy na prześcieradło tak jak kiedyś, tylko będzie analizował, jak układa się światło na jego zagięciach. Tak, te nasze zajęcia zmieniają trochę życie. Powodują, że później trudno przejść koło rzeczy codziennych obojętnie. Zaczynamy oglądać pomidory, wiśnie, truskawki, prześcieradła, maliny. A nawet odbicia w kałużach. Ale spokojnie, to nie są objawy groźne dla zdrowia. Wręcz przeciwnie. Dobrze, zostawiam tą tkaninkę chyba w spokoju. Zacznę kolejną. Tak, ona rzeczywiście jest trochę srebrna na ekranie. To dlatego, że używamy bieli i czerni tylko i wyłącznie. I nie widać na rysunku tej delikatnej faktury w paseczki. Oczywiście, gdybyśmy chcieli, to możemy ją pokazać, na przykład przy użyciu gumki w ołówku. Zobaczcie. Można jeszcze paseczkować lekko tą tkaninę, co z pewnością dostarczy nowych, ciekawych wrażeń wizualnych. No i będzie pretekstem, żeby posiedzieć z tą tkaniną kolejną godzinę, ale polecam wam zrobić to już w swoim domowym zaciszu. Poszukajcie sobie tkaniny. Zobaczcie, jaki to fajny efekt daje.
Może jednak pokuszę się jeszcze o kilka paseczków. Takie paseczki mają jeszcze to do siebie. Pokazywanie faktury tkaniny albo czasami wzoru na tkaninie. Fantastyczne są na przykład tkaniny w paski albo w kratkę. Ach, to jest poezja. Poezja rysunkowa, jak ja lubię. Takie faktury albo wzory na tkaninie mają tą zaletę, że możemy nadać jej jeszcze więcej trójwymiarowości i poćwiczyć w dodatku szrafowanie po formie, bo to, co teraz robię, to nic innego jak szrafowanie po formie. Czyli dostosowuję każdą linię do tego, jak układa się forma tkaniny. Jeżeli nie macie gumki w ołówku, to możecie użyć po prostu ołówka. Wysypały mi się wszystkie ołówki, ale już je pozbierałem. Ołówka raczej twardego. Spróbuję 4H. Tak, on się tutaj ładnie sprawdza. Tak więc, jeżeli ktoś bardzo ma ochotę i cierpliwość, to polecam. Polecam jeszcze taką właśnie zabawę w paseczki. No świetna zabawa, świetna naprawdę. Pokażę wam to z bliska, bo z daleka może nie widać aż tak dokładnie tej faktury. Pani Elżbieta, bardzo spóźniona. Tak, żeby osiągnąć kolor tej tkaniny, nawet wystarczyłoby rysować ją przy użyciu lekko kremowej kredki, a niekoniecznie bieli. Zobaczcie, jakie to jest wdzięczne. One te paseczki sobie tam zakręcają, chowają się pod spodem, po czym tutaj wychodzą na wierzch. To jest naprawdę bardzo, bardzo wdzięczne zajęcie i czynność wręcz medytacyjna. Po raz kolejny. Można nawet węglem się tutaj posiłkować. Troszkę podobnie rysowałoby się sztruks, prawda? Gdybyśmy wzięli kawałek sztruksu. Te paseczki byłyby jeszcze wyraźniejsze. No zrobię je takie trochę sztruksowe tutaj w tym miejscu, dosyć wyraźne, żeby pokazać wam, jak można fajnie operować teraz kształtem. Zobaczcie, gumka w ołówku daje znacznie bardziej miękkie te linie, takie bardziej malarskie i można jej używać tam, gdzie chcemy pokazać, że te linie wchodzą sobie już na przykład w głąb, że już nie są aż tak wyraźne. A na grzbietach lub na pierwszym planie stosować właśnie ostrzejszą kreskę z ołówka. No i teraz oczywiście można pociągnąć tą historię dalej i użyć białej kredki. I kreskować też białą kredką, żeby stworzyć efekt światła odbitego, o którym bardzo często wam opowiadam i które jest niesłychanie ważne, bo daje od razu piękny, realistyczny efekt w tym, co rysujemy.
Myślę, że większości tych rzeczy byśmy nie zauważali, gdybyśmy patrzyli na tą tkaninę tak po prostu. Natomiast rysując, zauważamy każdy detal. Każde światełko, które się tutaj pojawia i odbija. Tak więc, jak widzicie, nie tylko roztarcia, a nawet wręcz lepiej na roztarciach, których dzisiaj tak dużo tutaj używaliśmy, nałożyć również troszkę linii. Zgodnie z obietnicami zabieram się zatem za tkaninę przejrzystą. Dziękujemy pani modelce. Oj, 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 oj. No to uciapałem węglem. Mam nadzieję, że się wyczyści, bo to ładna tkanina. Na szczęście węgiel łatwo się spiera i zmywa. Dobrze. Później się tym zajmiemy. Już poza kamerą. Ten ładny efekt tutaj takiego znikania w mroku, zobaczcie, możemy pociągnąć tą tkaninę gdzieś tutaj dalej, tak jakby się rozpływała w ciemnościach, jakby gdzieś znikała. Jak się rusza ten rysunek, to nawet powstaje wrażenie jeszcze dodatkowego trzeciego wymiaru, jakby ta tkanina rzeczywiście się fałdowała. Ładne, ładne złudzenie optyczne, podoba mi się ta zabawa. Dosłownie fałdujemy tkaninę jeszcze trochę inaczej. Dobrze, zatem ostatnia bohaterka dzisiejszego wieczoru. No, kamera trochę zwariowała, ale już kamerze pomożemy wrócić do. O, właśnie. Pomożemy wrócić do stanu używalności. Teraz muszę tylko udrapować tą tkaninę jakoś wdzięcznie. Ona jest trochę jak meduza z tymi swoimi wszystkimi przejrzystościami. O, może taki. No. Nie chce słuchać. Ma tutaj swoje różne napięcia powierzchniowe i inne naprężenia. Może pod spód się uda. No dobrze. Zróbmy tak, żeby to za długo nie trwało. Wygląda jak duch, tak. Wygląda jak duszek. Dobrze. Jak się domyślacie, tutaj rysowanie będzie polegało głównie na nanoszeniu kolejnych warstw. Oczywiście możemy zacząć od znowu od delikatnych krawędzi. Ale tak naprawdę będziemy nanosić kolejne warstwy takiej
pseudo-bieli, takiej szarości, tak naprawdę. Nawet kusi mnie, żeby tutaj wykorzystać w pewnych miejscach szablon. Zobaczcie, użyjemy czystej kartki i teraz... O właśnie, tak naprawdę ten rysunek jest idealną okazją, żeby użyć tego rozcierania kredki na kartce obok. To, co wam pokazywałem. Bo inaczej nie uda nam się oddać tego efektu. Tak więc możecie sobie wziąć jakąś kartkę dodatkową, taką kartkę na brudno. Tutaj ścierać kredkę pastelową, nabierać ją na palce albo najlepiej na tą część rączki i po prostu nanosić kolejne warstwy, tak żeby jedna wchodziła na drugą, jedna wchodziła pod drugą, najlepiej od krawędzi zewnętrznych, w ten sposób. To powinno nam dać te wszystkie przejrzystości, a nawet polecam czasami użyć szablonu i właśnie wcierać kredkę od krawędzi szablonu. Oczywiście szablon da bardzo ostre krawędzie, my niekoniecznie chcemy mieć wszędzie ostre krawędzie, więc w niektórych miejscach użyjemy znowu niezastąpionego paluszka. Tak, myślę, że to jest szyfon. Tak, pani Jolanto, będziemy rzeźbić w glinie. Będziemy, proszę tylko o cierpliwość, bo ja wyruszyłem w podróż, nie ma mnie u siebie i po prostu najnormalniej w świecie zapomniałem zabrać gliny, którą miałem przygotowaną w pracowni, ale dokupię gdzieś tutaj glinę i myślę, że w przyszłym tygodniu powinno się to udać, bo oczekiwania rzeźby w glinie są, że tak powiem, wzmożone i dosyć intensywne, tak więc ulegnę im na pewno już wkrótce i porzeźbimy w glinie, no bo jak długo mogę przesuwać ten temat? W końcu to nie wypada. Zmuszać Państwa na tak długie czekanie na glinę, tak więc ja też chętnie porzeźbię, bo rzeźbić lubię. Dajcie Państwo znać, czy chcecie rzeźbić, jak tutaj się teraz podniosą głosy. Tak, proszę, zróbmy rzeźbę. To mnie to tylko zmobilizuje do tego, żeby jak najszybciej to zrealizować. Ja nawet dodam gdzieniegdzie jeszcze jakiś kontur, ale rozetrę to przede wszystkim intensywnie. O, właśnie tak. Po czym teraz użyję gumeczki mojej ulubionej w ołówku i dodam te delikatne cienie, bo nawet tak zwiewna i delikatna tkanina, jak ten szyfon, potrzebują trochę krawędzi i trochę cienia. No to już jest arcy subtelne ćwiczenie. Niezwykłe delikatne niuanse. I no i właśnie te cienie teraz wymarzymy delikatnie, nie za mocno, bo tutaj nie chcemy mieć żadnych czerni właściwie, to wszystko jest bardzo delikatne, jak widzicie. Nawet kusi mnie, żeby wypróbować tutaj węgiel, bo on się... Tak, węgiel jest doskonały. Zobaczcie, jaki mięciuśki ślad daje węgiel drzewny, tylko drzewny, nie prasowany, nie ten czarny węgiel. Tu
Tu się pojawia jeszcze taka ciemniejsza smużka. No właśnie ta. Co my tu mamy? Mamy jeszcze kawałek, którego nie narysowałem i już powinienem zrobić, mianowicie tu wyskakuje sobie. No i to zrobimy palcem brudnym z bieli, chociaż właściwie powinienem powiedzieć palcem czystym jak biel. O, właśnie tak. Dosłownie czuję się, jakbym rysował meduzę z tymi jej delikatnymi przejrzystościami wszystkimi. Tutaj nawet, o, fajnie się udało pokazać te, pokażę bardziej. No właśnie, te miejsca dosyć interesująco wyszły. To, jeszcze nie jest to pewnie ideał, ale zaraz będzie. Gdzie można kupić glinę? Pyta pani Elżbieta. W sklepie plastycznym. O, pani Joanna też prosi o glinę. Pani Zuzanna też chce rzeźbić. Paweł też chce rzeźbić. Gliniane lobby. Glina jest super. Ja polecam państwu glinę zamówić po prostu internetowo w sklepie plastycznym. Glinę rzeźbiarską są dwa rodzaje gliny. Jedna to jest szara albo brązowa. Druga to jest glinka ceramiczna. Ona jest biała. Tak naprawdę obie mają dobre właściwości do rzeźbienia. Tą ceramiczną można dodatkowo wypalić po ulepieniu. I możemy też kupić taką brązową cegle, jakby ten kolor określić, taka siena palona. Ta glina również bardzo ładnie się daje wypalać. Cena jest chyba ta sama tych obu glin, z tego co pamiętam. Tak więc można kupić glinę w kostkach, kilogram, 2-5 kg. Ja polecam, kilogram to jest taka absolutna podstawa, bo to naprawdę nie jest duża kostka. Polecam sobie kupić co najmniej kilogram gliny, żeby coś ciekawego móc wyrzeźbić. No to się dobrze składa, bo państwo muszą najpierw tą glinę zakupić. Ja też w takim razie zakupię glinę i myślę, że na przyszły tydzień możemy się umówić, bo wtedy już wszyscy zdążą tą glinę od kurierów dostać albo pójść do sklepu i kupić, jak komu wygodniej i bliżej. Ale ja tutaj troszeczkę pozmyślam, troszkę zmienię. Myślę, że w ten sposób to mogłoby wyglądać. Tutaj użyję gumki, żeby tą krawędź zrobić wyraźniejszą. No nie do końca tą, ale tą chciałem zrobić wyraźniejszą. Tu sobie muszę teraz dorysować, bo sobie za dużo wymazałem. Rzeźbienie jest super, ponieważ rzeźbienie bardzo pomaga później w rysunku. Rzeźbienie wyrabia poczucie przestrzeni i między innymi dlatego zawsze rzeźbiarze byli genialnymi rysownikami. Ja uwielbiam rysunki rzeźbiarzy, bardzo się utożsamiam z ich sposobem rysowania. I kiedy studiowałem na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, to Wydział Rzeźby był celem moich częstych pielgrzymek, ale chodziłem głównie po to, żeby oglądać rysunki. Oczywiście rzeźby też, ale rysunki rzeźbiarzy to było to, co mnie zawsze fascynowało. Tak więc mam nadzieję, że po kilku godzinach rzeźbienia zauważycie też różnicę i dobry wpływ rzeźby na rysunki. Co w komentarzach? W sklepie budowlanym? Nie bardzo. Zależy jaka glina, bo glina rzeźbiarska to musi być glina bardzo drobnoziarnista. Mówi się tak zwana glina tłusta. Myślę, że w sklepie budowlanym kupimy głównie glinę budowlaną, która jest taką żółto-rudą gliną i ona niekoniecznie jest dobra do rzeźbienia.
Jeżeli ktoś natomiast mieszka blisko rzeki, to może sobie glinę wziąć z rzeki, bo właśnie takiej gliny najczęściej używa się do rzeźbienia. To jest taka szara, rzeczna glina. Ona jest właśnie najlepsza do rzeźbienia, tak więc można również pójść po glinę do rzeki. Oczywiście nie w każdej rzece będzie gliny dużo, albo w ogóle będzie glina, ale można zobaczyć, jak się ma się rzekę za płotem albo za drogą. No i tak, teraz tu się delikatniuchno pojawiają jeszcze jakieś ślady. Już sam nie wiem, czym to zrobić. Może gumką? A, może pędzelkiem. Pędzelek powinien. Tak, pędzelek jest zawsze niezawodny. Gdzieś tutaj powinienem pokazać jeszcze, no właśnie, tą krawędź. To proponuję zrobić przy użyciu szablonu znowu, żeby było widać, że te krawędzie się przenikają. W zasadzie tutaj powinno być jeszcze jaśniej niż jest teraz, więc ja użyję całej dłoni, żeby to miejsce rozjaśnić jeszcze. Tu powinno być jeszcze jaśniej, więc tak naprawdę rysujemy takie kolejne warstwy. A tu może być jeszcze jaśniej, więc wetrzemy znowu trochę więcej. Tutaj użyję już wyobraźni, bo tkanina mi się przesunęła i trochę zdemolowała. No ale powiedzmy, że jakoś tak to tam sobie biegnie. Tu jeszcze można oczywiście zrobić sobie szablon po prostu lekko po łuku. Wtedy będzie łatwiej, bo ja teraz operuję głównie prostymi krawędziami i to jest troszkę karkołomne. Właściwie to sobie mogę go zaokrąglić, mam tutaj nożyczki. No, mam już zaokrąglony szablon. To na razie tkanince podziękuję, żeby jej nie ubrudzić czymś znowu. No i z takim szablonem to można szaleć. To można teraz tutaj wyczyniać różne cuda. No proszę, są jeszcze wskazówki odnośnie gliny. Myślę, że niektórzy z Was coś więcej wiedzą na ten temat. Nie musi być glina jakiejś konkretnej firmy. Wiem, że Astra chyba robi taką glinę, ale tak, ja kiedyś kupiłem białą glinę Astry.
Dobrej jakości glina to glina kupiona w sklepie plastycznym, glina rzeźbiarska, po prostu. Glina bardzo drobnoziarnista, jak plastelina. Im bardziej glina jest jak plastelina, tym jest lepsza. Im bardziej jest piaskowa w środku, tym gorzej, bo będzie się rozwalała przy rzeźbieniu. Pani Joanna ma Wisłę przy domu, ale boi się tam zbierać glinę. To może być ryzykowne, a w każdym razie dziwnie pachnące. No, dziękuję za ten miły komentarz o przestrzeni w kartce. Dobrze, ja tu jeszcze jakimś ostatnim akcentem uzupełnię ten rysunek. Mgiełki, jak zorza polarna. Niech tu się jeszcze coś pojawi. Tu sobie zniknie nastrojowo w półmroku. I tak naprawdę mamy właściwie kompozycję abstrakcyjną. Mamy sporo przestrzeni, sporo światła. No, wdzięcznie się to rysuje. Ja odczuwam dużą wewnętrzną radość, rysując tą tkaninę, bo to takie delikatne i piękne samo w sobie, jak mgła. No i teraz zastruganą gumeczką można się pobawić jeszcze w nieco cieni. Bardzo delikatnie. Z takimi uskokami, jak widzicie, te uskoki dają dobry efekt cienia. Moi drodzy, myślę, że będziemy na tym właśnie kończyć nasze spotkanie z draperiami. Przypomnę jeszcze, co tutaj wyczarowaliśmy dzisiaj. Tak więc to tkaninka numer jeden, tutaj tkaninka druga. Jeszcze gdzieś tutaj się schował rysunek, od którego zaczynaliśmy. Myślę, że to był owocny wieczór, za który bardzo serdecznie Wam dziękuję. Życzę Wam spokojnego i wdzięcznego wieczoru. I śmieję się, bo już widzę, jak wszyscy dzisiaj będą się przyglądać prześcieradłom i poszewkom na swoich łóżkach po takim wnikliwym obserwowaniu tkanin wszelakich, które właśnie rysowaliśmy. Tak więc życzę słodkiej i miłej nocy. No i zapraszam już jutro na poranek z akwarelą.
Jutro będzie akwarelowo i ciekawie, rano będzie to latarnia morska, a wieczorem będzie to, no właśnie, co będzie wieczorem? Wyleciało mi teraz z głowy. Wieczorem będą to Dolomity. O, właśnie sobie przypomniałem. Tak więc dziękuję. Życzę spokojnej nocy. Dobranoc Państwu.